kolejki numer 4 drugiej ligi, a więc Spadkowicze z poprzedniego sezonu pierwszej ligi, a więc Górnik Łęczna, Ruch Chorzów, Komarnicki 10, Mateusz Bogusz 11, Tomasz Podgórski 14, Mateusz Bartolewski 11, Adrian Łuszkiewicz 64, Łukasz Sosnowski 11, Patryk Szysz 93, Dawid Dzięgielewski. I w ostatniej rywalizacji wyjazdowej wygrała z Rowem Rybnik 2-1. Tam akurat z przodu zagrał między innymi z przodu zagrał Paweł Wojciechowski, dzisiaj do europejskich pucharów. Później już pod Beskidzie, wcześniej także Ruch, później powrót do Ruchu. Doszetkowanie piłki na pole karne, no i świetna interwencja Prusaka. Nie udało tutaj się dobić tej piłki. Od tego sezonu w Łęcznej doszetkowanie Podgórskiego, kolejne na pole karne. Prusak złapie to pewnie, chociaż tutaj na raty trochę zagrał w sytuacji. Bohater sytuacji Dawid Dzięgielewski. A Tomasz Podgórski znowu wrzuca piłkę na pole karne, to jest niezła centra, no i uderzenie na bramkę, znowu interwencja blisko słupka. Arbiter, że nie było zagrania ręką podczas interwencji obrońcy Łęcznej, jeszcze doszatkowanie piłki na pole karne, uderzenie! Prusak interweniuje, ależ Ruch Chorzów na początku tego meczu przycisnął gospodarzy. To od razu jeszcze bardziej tutaj ożywiło ataku Obsta, nie upadły. Mohamed Essam będzie uderzeń na bramkę, no i kapitalna interwencja ze strony Lecha. Gusza, o nim nie można zapominać, Dzięgielewski uderzył na bramkę, ale lewa noga gdzieś. Więc tam mogą stanowić też o sile, bo naprawdę to też nie są piłkarze, którzy na początku tego sezonu są jacyś słabi. Essam na pole karne, Dzięgielewski będzie miał okazję, Dzięgielewski uderzył, ale ponad poprzeczką uderzył prawy pomocnik Górnika Łęczna, ale nie wiem, czy to Państwu przypomniało taką jedną akcję. Łuszkiewicz na pole karne, to jest dobre dośrodkowanie, Lechnie pewnie, będzie uderzenie, no i gdzieś z okolic linii bramkowej w tym momencie Ruch uratował się przed stratą pierwszej bramki. Ale bez faulu, Szysz, pole karne, Szysz przed pole karne, jest uderzenie i będzie rzut karny dla Górnika Łęczna w 42 minucie nawet tego meczu. Faulowy Lech. Ruszył Szysz pewnie i mocno, 1-0, Górnik Łęczna obejmuje prowadzenie w 42 minucie meczu. I proszę posłuchać. Jeden do zera Górnik Łęczna prowadzi z Ruchem Chorzów po trafieniu z rzutu karnego z 43 minuty Patryka Szysza. No i bramce z rzutu karnego, piłka już na środku, pierwszy gwizdek w tej drugiej połowie Pawła Kukli. Nie ma żadnych roszad, jak dobrze widzę, wobec czego można szybko przypomnieć składy napastników. Teraz dobre zagranie i uruchomienie Szysza, w pobliżu pola karnego jest Essam. Patryk Szysz w okolice pola karnego, tam jest Dzięgielewski, przestrzelił! Przestrzelił w tej sytuacji Dawid, ale cały czas Ruch jest przy piłce, gdzieś tutaj uratowali sobie jeszcze tę akcję. Kowalski uderzył po rykoszecie, ta piłka gdzieś odbita od Pajnowskiego. Miało to miejsce w pierwszych 15 minutach. Dośrodkowanie Podgórskiego na pole karne, Kulejewski! Czy ktoś to zakończy? Piłki nie ma w siatce! Podgórski szybko pojawił się po prawej stronie, Kowalski, to on wrzuci teraz z prawej strony z wysokości pola karnego, dośrodkowanie, gol! Nie, poprzeczka, jest bramka! Jest 1-1, Wojciech Kędziora trafia na 1-1 w Łęcznej, no i to wszystko w tej chwili dopiero się udokumentowało. Niebiescy trafili do bramki. Kamil Będkowski na pole karne, minął się z piłką Lech, słupek uratował, Ruch jeszcze nie koniec, dobitka też przyblokowana, ale to jest bramka, na 2-1 trafia Chrzanowski do bramki, a więc Górnik Łęczna na prowadzeniu od 72 minuty spotkania. No to wszystko gdzieś wyklarowało tak naprawdę się z niczego, bo później po tym dośrodkowaniu Będkowskiego ta piłka gdzieś niefortunnie po błędzie Lecha wylądowała na słupku. Ona się... Górnika, Tymosiak, patrzy gdzie jest Chrzanowski, ale Tymosiak idzie sam! 3-1, ależ to był okres Górnika Łęczna. Fenomenalna akcja Tymosiaka, uderzył technicznie, bez szans był tutaj Kamil Lech i Górnik podwyższa swoje prowadzenie. 3-1! Do końcowej linii jest tutaj Pisarczuk. Będkowski, ładnie puszczony Pisarczuk, pole karne, Pisarczuk uderzył i piłka wzdłuż bramki uderzył. Tak nie było. Tymczasem Chrzanowski już pole karne, wycofanie piłki, uderzenie na bramkę Dzięgielewskiego. Lech obronił to trochę na raty i tak powietrze. Oni naprawdę grali bardzo dobrze do 30 minuty meczu. Zagórski uderzył na bramkę, Lech
poza linię końcową. Ręcznej. Jutro oczywiście jeszcze jeden mecz w ramach tej czwartej kolejki. Olimpia Elbląg zagrał siebie z Siarką Tarną. Brzeg Lech! Co za błąd! Kamila Lecha 4-1. Ja tutaj skupiam się na tym, co jeszcze będzie działo się jutro. Po wrzutce Kamila Pędkowskiego piłka po interwencji Lecha wylądowała w bramce. Oglądamy to jeszcze raz. No nie wiadomo, co Lech zrobił. Nie wiem, co zrobił Lech. A być może do przestawienia kulis troszeczkę pracy tvcom.pl, a też KP Sport. Tymczasem okazja dla Górnika na piątą bramkę! 5-1! 5-1 prowadzi Górnik Łęczna. Patryk Krzyż, druga bramka w tym meczu. Zdobywcy gola, który tę strzelaninę rozpoczęło. Gole Ada w Łęcznej, a szczególnie w tej drugiej połowie. Rzutu rożnego, Korczakowski zostawił piłkę Pisarczukowi. Pisarczuk na pole karne, dłuższy słupek, Lech przed siebie tak wybrał tę piłkę. Rzut karny i dzięki temu prowadziła w tym meczu. Podgórski na pole karne jeszcze starał się gdzieś musnąć tę piłkę. Będą ten 4-1 i 5-1 i takim ostatecznie wynikiem kończy nam się ta rywalizacja, aż można byłoby się naprawdę pogubić w tym, co się wydarzyło, bo naprawdę wiele rzeczy i właściwie prawie wszystko się wydarzyło w tym meczu. Strzelaninę rozpoczął Patryk Krzyż, który trafił z rzutu karnego w 43 minucie, później Wojciech Kędziora, a więc joker Dariusza Fornalaka na 1-1, później czerwona kartka Kulejewskiego, która ustawiła nam mimo wszystko trochę mecz i gdzieś wzniosła wiarę w ekipie z Łęcznej. Bramka na 2-1, następnie 3-1 autorstwa Tymosiaka, później Bętkowski na 4-1 po fatalnym błędzie Kamila Lecha. Ta bramka pewnie będzie tak gdzieś przewijana podczas skrótów i też pewnie Państwu ją będziemy pokazywać, natomiast później na 5-1 trafił Patryk Krzyż i takim oto rezultatem kończy nam się najciekawszy mecz tej czwartej kolejki, oczywiście może do konkursu.